Witajcie, kochani. Chciałam się podzielić swoim świadectwem, też z warowni demonicznych, z tego cyklu, o tym, co ostatnio przerobiłam w swoim życiu. Jak przyszłam pierwszy raz na to spotkanie z Arturem, terapeutyczne spotkanie z Arturem, to miałam taki obraz z filmu amerykańskiego, że siedzi taki psycholog i siedzi taka znudzona, siedzi taka gosposia domowa, on tak usypia słucha jej i zaczęłam tak w sumie do Artura Schneiderca mówić o tym, że wiesz, no co, co ty jesteś takim psychologiem, co tam takim terapeutą, co tam będzie usypiał tutaj, a on mówi do mnie, ale to jest twoje życie i te słowa obudziły mnie nagle, że rzeczywiście jest, jest ktoś, kto ze mną chce przejść pewn, pewną drogę żeby pomóc mi w moim życiu. Więc yy, chciałam wam powiedzieć moje świadectwo o tym, jak wyszłam z warowni poniżenia. Yy, kiedy Artur pierwszy raz powiedział to słowo, to było dla mnie coś bardzo dziwnego. Tak nie umiałam tego namierzyć. Mogłam, mogłam zobaczyć odrzucenie, mogłam zobaczyć wiele innych rzeczy, ale poniżenie, tak w ogóle, w ogóle tego nie rozumiałam. E, później słuchałam tych nauczań później su, y, słuchałam Michała Zięciny jeszcze jego nauczań na ten temat e, tak troszeczkę parę rzeczy zaczęło mi jaśnieć ale dalej tego nie namierzałam e, w pewnym momencie to namierzyłam ale jak to namierzyłam to normalnie złamało mi się serce dlatego, że zobaczyłam, że diabeł tak niszczył niszczył moje życie od środka że wkradł mi się w, w głębi mojego serca, w moją tożsamość. Zniszczył mi relacje, relacje bliskie, relacje z mężczyznami. Zniszczył mi to przez tą warownię. Dlatego mówię do was teraz z pasją, chcę wam powiedzieć to świadectwo, żeby każdy z was, jeżeli namierzacie cokolwiek, żebyście, żebyście wzięli to na warsztat, żebyście zmierzyli się z tym. Jeżeli lider do was mówi, jeżeli ktoś do was mówi jakieś warowni, to nie omijajcie tego, dlatego że to jest tak niszczące, to jest tak, takie coś tak niszczące, że w momencie, kiedy ja to zobaczyłam, to po prostu zobaczyłam bardzo duże aspekty mojego życia w ruinie. I to było straszne. To było straszne. Warownia poniżenia. Oczywiście zaczęło się od dzieciństwa, tak? Yy. Dziecko poniżane, niechwalone, nigdy nic nie mogło dobrze zrobić. I to taki zimny chów, rodzice, zajęci wielkim pędem, gonią za czymś i, i, i dziecko samo się tam wychowuje, gdzieś na ulicy, gania. Miałam trzech starszych braci, którzy byli o wiele lat ode mnie starsi, więc traktowali mnie jak właśnie. Coś, co im bardzo przeszkadzało, więc mnie zawsze tam wyrzucali. Jak się chciałam z nimi bawić, czy coś takiego, to oni mnie zawsze w podstawkę gdzieś tam wywalali, bądź, bądź to dostawałam od nich w ciry. Więc takie było, takie było moje dzieciństwo. Potem przyszła szkoła, i w sumie tam, tam było to samo tam był jakiś taki system gnojenia i czepiania się, w sumie, tych nauczycieli, i oni tak w ten sposób. Próbowali, nie wiem, chyba tych studentów motywować czy tam uczniów motywować, ale wydaje mi się, że to było takie oparte o jakąś taką hierarchię, że ci nauczyciele bardzo często mieli jakieś swoje problemy. Ja akurat takich nauczycieli spotkałam, którzy mnie tam w jakiś sposób bardzo dołowali, bardzo gnoili. I to zaczęło również działać w moim, przede wszystkim w moim życiu osobistym. W moim życiu osobistym głęboko w swoim sercu ja miałam takie przeświadczenie że jeżeli ktoś ze mną jest to z nim musi być coś nie tak dlatego że ja w głębi swojego serca miałam jakieś takie dziwne właśnie demoniczne ziarno które mówiło że z tobą coś jest nie tak z tobą coś jest nie tak jesteś mniejsza niż nie taka fajna jak inni, nie taka atrakcyjna jak inni, nie taka mądra jak inni, nie taka inteligentna jak inni. I później, jak ja wychowywałam się już w Australii, to tam stało się coś, coś fajnego, bo wielu nauczycieli, trenerów, tam, tam jest po prostu zupełnie inny system. Więc oni zaczęli. Dawać mi takie zastrzyki pozytywnych informacji na temat różnych moich pozytywnych aspektów, moich talentów. I ja to łykałam. Ja, ja zaczęłam w ogóle budować swoją tożsamość na, na tych paru rzeczach, i to przyniosło bardzo dobry owoc, jeżeli chodzi o moją o wykształcenie, o karierę. Tylko co się zaczęło dziać, że ponieważ ja wychodziłam z pułapu, że jestem gorsza, niższa, nie nadaje się, to ja zaczęłam jakby. Budować swoją tożsamość tymi rzeczami. No bo teraz jestem kimś, bo skończyłam fajne studia. I się zaczęła taka trochę pogoń za tym czymś. A teraz ja będę menadżerką na przykład. Będę się rządziła, będę wtedy będę kimś. Ta pogoń za byciem kimś. I pogoń za tym, żeby kiedyś w ogóle moi rodzice mnie pochwalili, żeby byli dumni ze mnie. To była taka pogoń za tym, że. Bardzo by tego pragnęłam, żeby mnie pochwalili w końcu, żeby byli zadowoleni. I na początku skończyłam studia, świetnie je skończyłam i tak bardzo chciałam, żeby mnie pochwalili. Nie pochwalili mnie. Więc stwierdziłam, że pewnie to nie jest to. To nie jest to, że muszę teraz się przekierować na coś innego. Może jak będę lepsza w biznesie, to mnie pochwalą. Więc się przekierowałam jak gdyby na, na to, żeby być sukcesem. Jakby w. W, w sensie finansowo-biznesowym, oczekując na tą pochwałę. Nawet tutaj, z różnymi interakcjami, szczególnie, w, przede wszystkim z Arturem, tak ciągle, ja teraz to widzę, ale teraz to przedtem to tego nie rozumiałam, ale ja tak ciągle robiłam różne, różnego rodzaju, jakieś takie kroki, żeby, żeby Artur jakby. Wiesz, mnie, jakąś aprobatę dostać od niego, żeby ten... Ale to było takie dziwne, bo to było jak rzucaniem grochem o ścianę. Jakby nic nie dostawałam z powrotem w tym stylu. On tego nie karmił, więc yy, to, taka, to mi się trochę znudziło to. Yy, ta próba aprobaty <śmulatujesz> od Artura. Yy. I jak tutaj przyszłam, to muszę powiedzieć, że przez bardzo długi okres czasu byłoby mi bardzo źle. W ogóle ja, ja zrozumiałam na samym początku, że ja jakby weszłam na jakąś pustynię i, i, i tak się czułam, tak w duchu to zobaczyłam. Wiał mi piasek w oczy i było mi niewygodnie i było mi sucho i, i, to, i zauważyłam, że dużo rzeczy, które ja zbudowałam w swojej tożsamości w ogóle do niczego mi nie były przydatne w sferze duchowej. I to było dla mnie też przede wszystkim pierwsza taka szokująca informacja, że... Pewnego rodzaju jakieś tam sukcesy, na których ja opierałam swoją tożsamość. One w sumie do niczego, mi, do niczego mi się nie przydawały, do niczego tutaj nie były wartościowe w sensie mojej tożsamości. I to było dla mnie bardzo dziwne, bo te rzeczy zaczęły leżeć w gruzach i ja nic innego nie miałam. Ja nic innego nie miałam. I nawet się pytałam, Arturo, no i co ja mam teraz zrobić w ogóle? się czułam taką, taką pustkę przeżywałam w tym, no, co ja mam tam zbudować. Tak? I był kiedyś taki moment, kiedyś, że ponieważ bycie poniżonym to również jest taka hyperboliczna wrażliwość na krytykę. I jedna osoba tutaj z kościoła mi tam coś mówiła, jakąś tam informację mi dawała, no, że na mój temat. I byłam taka się zrobiłam zła. Nie mogłam spać, do drugiej w nocy kręciłam się, byłam taka naburmuszona o to, że mnie tutaj krytykują. Już nie mogę tego znieść. Ciągle coś tutaj, ciągle jest coś źle. Takie coś się we mnie podnosiło cały czas. A w końcu Duch Święty się mnie spytał. No ale, słuchaj, czy ta informacja była pożyteczna? Ja tak myślę i mówię, tak, Duchu Święty, była pożyteczna. I Duch Święty mówi, no to o co się wściekasz? Tak? I poczułam taką ulgę. Wszystko odeszło. I... To przestało mnie boleć. To, że ktoś mi coś tam powiedział, jakąś korektę, to w ogóle przestało mnie boleć. Ja przestałam w tym widzieć nagle, że jest wszystko źle, że ja jestem do kitu, że jakakolwiek informacja od kogokolwiek to znaczy, że ja już w ogóle się do niczego nie nadaję, że w ogóle nie jestem namaszczona, nie jestem w ogóle nic, zero, zero tam jest. I właśnie tutaj mam całą listę takich różnych rzeczy. I które ja związałam, które ja widziałam w swoim poniżeniu. Kiedy ja to zobaczyłam, to ja to zobaczyłam wszędzie. Na przykład, mimo tego, że odnosiłam sukces karierowy, mimo tego, ja wiele razy na różnych spotkaniach siedziałam i czułam się jak oszust. Czułam się jak oszust, że ja tam, co ja tam w ogóle robię? Ja nie wiem. Nagle się obudziłam i jestem w jakimś biurze, jestem w jakimś tam. Menadżerką, czy, czy coś tam takiego robię, i, i czułam w ogóle, że to tak, jakby, że w środku to to nie ja. E... Szukałam zbawienia w różnych rzeczach, że jak zrobię to, to wszystko będzie OK. Jak, nie wiem, będę miała to, to to wszystko OK będzie. Jak schudnę, to będzie super, na przykład. Albo jak będę miała męża, to będzie jeszcze w ogóle super. I, i cały czas taki. Ziarno braku satysfakcji w środku, które cały czas czegoś szuka. E, takie poczucie właśnie napięcia. Ja pamiętam, Michał o tym mówił, to było też bardzo, e, bardzo tak do mnie to mówiło, poczucie napięcia, bo tak jakby cały czas musiałam się czegoś, czegoś bronić. W swoich rozmowach taka, czułam jakieś takie zagrożenie, że, że ciągle musiałam czegoś bronić. No i, i taka właśnie, jak wcześniej powiedziałam, taka hyberpoliczna wrażliwość na krytykę. Jak ktoś tylko jakoś tak negatywnie do mnie coś reagował, to ja się czułam znowu taka rana. Rana, że, że, że w środku się do niczego nie nadaje. No i te próby zasługiwania. Łykanie pochwał jak pelikan. <grytanie> Jakaś taka nuta niepewności w środku. Nuta. I ona, ale ona była taką stałą, stałą, stałym, takim głosikiem. Hmm. Słuchajcie, ja dzisiaj widzę, że w ogóle, to, 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 jest, to, to jest totalny dramat. To, co to w ogóle odbiło, co zrobiło w moim życiu. Więc mówię do każdej osoby, do, do każdego serca teraz: Jeżeli coś takiego namierzasz, cokolwiek, cokolwiek z tych warowni, nie zostawiaj tego. Jeżeli ktoś do ciebie to mówi, nie zostawiaj tego. Wypowiedz temu wojnę, wypowiedz temu wojnę, wypowiedz temu wojnę, bo w ogóle wolność jest słodka i jest piękna. Amen.